Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o przyszłość Morskiego Oddziału Straży Granicznej, bo Pan tutaj minister powiedział krótko, że będzie w tym roku robiona analiza, jeżeli chodzi o Morski Oddział Straży Granicznej. Dlatego mam pytanie, jakie to będą współczynniki brane do tej analizy, bo wiemy, że Morski Oddział Straży Granicznej jest też zewnętrzną granicą, no, chroni zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Dobrze wiemy, tutaj pan komendant Borkowski, jako były dowódca Morskiego Oddziału Straży Granicznej, dobrze wie, jakie tam też były różnego rodzaju powroty, likwidowane były placówki, później z powrotem przywracane, także też była taka rotacja. I żeby w końcu była taka pewność, że ustalamy pewną liczbę i etatów, funkcjonariuszy, liczbę placówek, która jest na jakiś czas stałą liczbą. I też mam pytanie, jeżeli chodzi o te zmiany, które mają być w tej chwili w wyniku tej reorganizacji. Czy ta liczba funkcjonariuszy, ta liczba etatów, która ma być stałą po tej reorganizacji, jest jeszcze do dyskusji, czy to już tutaj nie ma tematu, tych 140 etatów zostanie uciętych i co zostanie zaproponowane tym funkcjonariuszom i też w jakim terminie i czy to wychodzi naprzeciw, powiedzmy, propozycjom tym, żeby zmniejszyć te dyskusje, które wokół tego tematu tak narosły, bo to jest likwidacja etatów i funkcjonariuszy, jeżeli chodzi o likwidację etatów, jeżeli chodzi o lotnisko w Goleniowie, port w Szczecinie i też jednostkę, placówkę w Szczecinie. To wszystko. Dziękuję.